nieco ponad 3 tygodnie temu, a dokładnie 13 listopada tego roku, 13 w piątek, opublikowałem na swoim kanale w ramach cyklu Moim Zdaniem filmik, w którym wyraziłem swoje zdanie na temat propozycji zmian w rozporządzeniu dotyczącym egzaminowania kandydatów na kierowców. Słowem, zmiany prowadzące tylko do tego, aby napychać kasę wordów. Nic poza tym, zero jakiegokolwiek tak naprawdę zwiększenia bezpieczeństwa czy poprawa jakości szkolenia. W wyniku tej propozycji rozporządzenia Związki Zawodowe Egzaminatorów, bodaj to Solidarność 80, przygotowała pewien projekt zmian, który został wysłany do Ministerstwa Infrastruktury, jako iż owa propozycja rozporządzenia trafiła do konsultacji społecznych, w której to propozycji między innymi była likwidacja placu manewrowego w ramach prawa jazdy kategorii B. Stąd właśnie dzisiaj widzimy się na placu manewrowym, i to na placu manewrowym spróbujemy odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie. Gdybyśmy to pytanie zadali przeciętnemu kursantowi szkoły jazdy, odpowiedź bez wątpienia byłaby tak. Szkoły jazdy bardzo często idą po najmniejszej linii oporu, nie uczą, jak prawidłowo ten łuk przejeżdżać, po co w ogóle to zadanie jest, czego ono ma dotyczyć, jak ono tak naprawdę jest ważne, chociażby w ruchu drogowym. Stąd strzelam, że taka byłaby odpowiedź przeciętnego kursanta. Aby na to pytanie dokładnie sobie odpowiedzieć, najpierw musimy sobie zadać nieco inne pytanie. Po co w ogóle ten plac jest? Nie oszukujmy się, w zamyśle chodzi o konkretne zadanie, o zadanie jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu. Po co tak naprawdę ten łuk na egzaminie mamy? Co on ma nam przynieść i co on ma nam sprawdzić? Otóż, moi drodzy, to zadanie ma przede wszystkim sprawdzić, czy na danym odcinku drogi jesteśmy w stanie panować nad samochodem, jadąc tym samochodem do przodu oraz do tyłu, musząc przy okazji wykonać skręt tego pojazdu. Co za tym idzie, zadanie ma też sprawdzić tak naprawdę nasze przestrzenne widzenie. Wszak to przecież nic innego jak widzenie przestrzenne, abyśmy przede wszystkim jadąc w tył odpowiednio potrafili obserwować to, co się dzieje zarówno z przodu, jak i to, co dzieje się z boku, ale i to, co dzieje się za nami, abyśmy potrafili jednocześnie wykorzystywać przednią, tylnią szybę, szyby boczne, lusterka. To tak naprawdę ten plac manewrowy ma sprawdzić. Czy to sprawdza? Nie. Tak naprawdę w dzisiejszej wersji ten plac manewrowy niczego takiego nie sprawdza. Większość
szkół. Mało kto tak naprawdę uczy, abyśmy nie jeździli na tyczki, abyśmy potrafili przejechać ten odcinek, posługując się liniami, obserwując odpowiednio ten tor jazdy, wyczuwając odpowiednio ten tor jazdy. Nie oszukujmy się, że pomimo tej propozycji, że ten łuk z egzaminu zniknie. Nie ma na to na dzień dzisiejszy żadnych, ale to żadnych szans. Przede wszystkim dlatego, że Ministerstwo Infrastruktury w ogóle tego nie bierze pod uwagę, aby łuk zniknął z zadań egzaminacyjnych, z egzaminu na prawo jazdy, jak i Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD-ów, a więc organizacja bardzo silna, bardzo mocno lobbująca właśnie chociażby za tym, że WORD-y to przede wszystkim mają być maszynkami do zarabiania pieniędzy. One również, to stowarzyszenie również jest przeciwko takim właśnie zmianom. A jak do tego podchodzi środowisko instruktorskie? Powiem Wam, że środowisko instruktorskie generalnie również jest przeciwne likwidacji łuku na egzaminie. Natomiast powiem Wam, że chyba wszyscy jesteśmy co do tego zgodni, że łuk w obecnym kształcie to jest tak naprawdę przeżytek. To, o czym już wspomniałem, to uczenie na słupki i tak dalej. Każdy wie, że tak się dzieje. Każdy egzaminator wie, że większość osób, i to widać, które to są osoby, które jadą po łuku, bo myślą, w jaki sposób po tym łuku trzeba pojechać, a które po prostu jadą na małpkę, a więc mają skręcić w tym momencie, a w drugim momencie odkręcić. To po prostu widać. Natomiast no niestety można w ten sposób szkolić. Jest to tak naprawdę na dzień dzisiejszy utrzymywanie fikcji. Tak więc utrzymanie łuku w obecnym kształcie to jest tak naprawdę utrzymywanie fikcji na egzaminach na prawo jazdy, przynajmniej jeżeli chodzi o kategorię B. Jak już wspomniałem, ten łuk powinien się zmienić. Osobiście uważam, że tak naprawdę z placu powinny zniknąć tyczki. Zwróćmy uwagę, że musząc gdziekolwiek wycofać na mieście, tam nie mamy żadnych tyczek. Tam mamy tak naprawdę krawężnik i wzdłuż tego krawężnika powinniśmy jechać. I to samo powinno być na egzaminie. Zlikwidować tyczki, ok, niech będzie tyczka na końcu, więc tak naprawdę są nam potrzebne dwie tyczki, dalej jedziemy bez tyczek. Zresztą powiem Wam, że w ostatnim czasie jazdę bez tyczek na placu manewrowym ze swoimi kursantami wprowadziłem i powiem Wam, że kursanci są z tego rozwiązania raczej zadowoleni, w jakiś sposób lepiej rozumieją to, w jaki sposób po tym łuku mają jeździć, bardziej są w stanie wyłapywać miejsca, kiedy mają skręcać kierownicę, kiedy mają ją odkręcać, kiedy mocniej skręcić, kiedy mniej skręcić i tak dalej. No i przede wszystkim nie są tak statyczni, jeżeli chodzi o zajmowanie miejsca, bo tutaj no już wiadomo, że gdzieś tą linię trzeba sobie złapać w lusterku, lusterek nie możemy ustawiać, nie możemy przestawiać tak, aby była ona ustawiona na linię, a jak sobie w ten sposób ustawimy, to tak wyjedziemy na miasto, jak wiemy o tym.
Inną bardzo ciekawą propozycją, którą gdzieś tam w internecie wyczytałem, jest skrócenie łuku i losowanie, aby jeżdżono nim czy to w prawo, czy to w lewo. Też myślę bardzo dobre rozwiązanie. Tak więc myślę, że tutaj raczej nie powinniśmy pójść w system likwidacji samego zadania jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, co powinniśmy iść raczej w kwestię modyfikacji tego zadania. Obecnie jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, gdzie coś takiego jak plac manewrowy w egzaminie na prawo jazdy występuje. Czy to rozwiązanie dobre, czy złe? Jak gdzieś tam dokładnie oglądacie, czy to moje filmiki, czy choćby cykl Moim Zdaniem, gdzie bardzo często wyrażam swoje zdanie na temat szczególnie systemu szkolenia i egzaminowania, to kiedyś wypowiedziałem się, iż fajnie byłoby, i dalej to podtrzymuję, że chciałbym, aby egzaminy na kategorię B mogły się odbywać tak naprawdę w każdym mieście powiatowym w kraju. Dzisiaj rozmowa na temat likwidacji czy też modyfikacji placu manewrowego na egzaminie. Mam nadzieję, że kiedyś stanie się przyczynkiem właśnie do tego typu dyskusji, aby te egzaminy mogły być w każdym mieście powiatowym. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na likwidację placu manewrowego z egzaminu na kategorię B, tak naprawdę można by zacząć już za chwilę, za 5 minut, można by zacząć na ten temat dyskusję. Brak tego placu manewrowego na egzaminie powodowałby, że tak naprawdę samorządy nie byłyby zmuszane czy to na zakup terenów, aby taki plac manewrowy mógł tam być, czy też na wynajem takowych placów manewrowych, więc byłaby to bardzo duża oszczędność. Tak naprawdę samorząd potrzebowałby wtedy tylko siedziby tego, nazwijmy to, miejsca egzaminowania w mieście X, w mieście powiatowym X. Więc byłyby to na pewno dużo mniejsze koszty. Natomiast jak to sprawdzić, czy ta osoba, która wsiada za kółko, czy ta osoba ma te umiejętności panowania nad pojazdem? Myślę, że każdy z nas, instruktorów, umawiając się z jakąkolwiek osobą, w zależności jak w danych ośrodkach te zasady się przedstawiają, czy to umawiacie wy się z danym kursantem, czy umawia wam tego kursanta biuro, jest niewiele zapewne szkół w kraju, które z taką osobą przychodzącą przede wszystkim na dodatki umawiają się na placu manewrowym, tam sprawdzają, co ta osoba umie na placu i dopiero wyjeżdżają na miejsce. Najczęściej umawiamy się gdzieś to na mieście, no i w ciągu pierwszej minuty, dwóch tak naprawdę jesteśmy sobie w stanie wyrobić na temat kursanta zdanie po tym, w jaki sposób on ruszy z miejsca parkingowego. Czy egzaminatorzy nie chcą, nie potrafią w ten sposób osoby ocenić tak naprawdę po jednym ruszeniu z miejsca? Może trzeba zmienić zasadę, aby egzaminatorem mógł zostawać tylko instruktorem.